Widzę, konia. To właśnie nam oszukulanie. Tu zobaczysz. Nie, jeszcze tak w miarę normalnie widzę. Czyli jest okej. O, i tak to właśnie jest. No tak, pan tu jest, gangrenek to gangrenek. No, gangrenek to gangrenek są. My no nazywali ciebie gangrenek. Stop to stop. Profesor Andrzej Gangrenek. No. Nie, i teraz ci... gangrenek? Ale profesor. I teraz się... A kto nazywa ty? Nie no, wszyscy mówią profesor. I teraz, tak? Profesor. I teraz się będę... Nie, ty powiedziałeś. Że profesor jest? Tak. Bo to jest profesor ludowy, lud. No społeczeństwo właśnie nadało mu tego profesora, tak. On ludem jest, nie? I nie, lud, i chodzi... I teraz się będę przedstawiał. Idę od was. Bo... Gdzie idziesz, po ciężkiemu? Po ciężkiemu? No. A tu masz... Tylko właśnie na tą, na deskę. Nie, na ciebie uważaj. To nie w tym kierunku. Panie Krzysztofie, jak pan mógł gości zostawić? Panie Krzysztofie, jak pan może gości zostawić? A, bo Krzysztof ma swoje miejsce. Miejsce dyżurne. A jak? I co? Właśnie, na chuj ten monitoring. Motoring. Motoring, czy te światełka śmieszne. Jak Krzysztof siedzi sobie na tego... choboczku i ogląda wszystko dookoła, co się dzieje. Panie Andrzeju, co pan na to, żeby zrobić tu pole namiotowe? A, to jestem za. Dużo jest turystów, którzy podróżują na przykład ze Śląska na Mazury. No i to naprawdę byłby dobry azyl dla turystów. Słuchaj, i na przykład za dobę, za dwuosobową grupę turystów 1000 zł. No. Ale tutaj niesamowite wrażenia, niesamowite wspomnienia, tak, zdjęcia do woli, możliwość... Niesamowite awantury. No to też. Wszystko jest na miejscu. Ale grill. Czyli atrakcje, to są niesamowite. Grill. Naprawdę. Z panem można było spożyć zbożówkę. Jeśli by ktoś chciał przyjechać, rozłożyć namiot, naprawdę, załatwiamy atrakcje niesamowite. To może pan się zwróci do widzów. No to właśnie się zwracam. Zapraszamy, szkolna. Że jeśli ktoś by chciał... Latem, z rodziną, latem, całą rodziną. ...sobie zajechać z rodziną, odwiedzić i sobie ponamiotować, nie ma sprawy. Naprawdę, atrakcje są niesamowite. Mamy niedaleko bar, gdzie... Zodiak sławny. Zodiak, gdzie po tym jedzeniu... Stację kolejową. No, i stację kolejową. Komunikację miejską i dalekobieżną. Tak, i... Mamy tutaj pod bokiem... Drogi bite. Da, drogi, no drogi też. No. Wodę. I tego. Kabinę ale mamy. Ale najważniejsze, że mamy tego. Jedną wielką atrakcję. Pana Krzysztofa Kononowicza. To jest atrakcja sezonu. Czyli będzie można grillować z panem Krzysztofem? Będzie można. Grill, jakieś piwo z panem? Nie, no to do tego. Herbata, mleko. Krzysztof tego nie odmówi. Nie. Panie Krzysztofie, to co z tym polem namiotowym? Ale czasowe. Pan musi się przespać z tą propozycją, tak? Pani słyszy to, gangrenek i ty mówisz. Panie profesorze, może pan przekona pana prezydenta? Nie no, pole namiotowe. No miejmy nadzieję, że do tego się przekona i to będzie... stała atrakcja. Jako stała atrakcja, no będzie to. Bo oczywiście, no są hotele. Są hostele, jakieś inne... Przytułki. Noclegownie, czy tego. A tu, proszę bardzo. Komfort. Winogrona. Porzeczka. Państwo, sami zobaczą. To jest dosłownie... Bus. Park jurajski. Czekaj. Park jurajski. Ja ci nie pozwolę filmować. A dobrze, a więc ja tylko... Wiesz o tym? Dobrze, to ja gangrę... Chowy komórka. Dobrze, już chowam. Ja ci nie pozwolę. Już chowam.